Tu mamy gąbka o numerze 8499. Jest to z 23 roku gąbek, też późny młody. Też zabezpieczony nie dla siebie. Jest to samczyk na 100%, bo ma centki, no to centki mają tylko raczej samczyki, choć tam się zdarzył jakiś tam podobnie wyjątek, ale to nie wiem, nie będę wnikał w to. W każdym bądź razie jest to samczyk na pewno. Jest to po oryginalnym tym gąbku mętego, co mam tam dałem gąbka też z tego roku, no to tak jak tu wcześniej mówiłem na tym wcześniejszym filmie, to miał 9 konkursów, 7 razy pierwszy, no tutaj dzieci potem gąbki i wnuczki, prawnuczki mega latają, a zarazem z dołu to jest po córce Turbomist, no to Turbomist samiczka, no to wygrywała z 500 pierwsza i ma najlepszy wynik w okręgu za 2 lata w A-klasie, w B-klasie, czy w B-klasie i w C-klasie. Pierwsza była 6 gębiem Polski, także po prostu jest to fenomenalny gołąbek. No i tu jeszcze jest też linia króla, te złotego medalistki w D-klasie. Jest to gołąbek późny, zabezpieczenie dla siebie z tamtego roku, 2003, także on nie jest schowany po nim gołębie, jest to pełnowartościowy gołąb. Wiadomo, że jest z mega pochodzenia, ale też nie wiem na przykład co z tego było, tak też jeszcze nie chowany jest, bo to był gołąbek, on jest latający u mnie ten gołąbek, także tak jak mówiłem, że ten gołębik cały tu idzie do sprzedaży i samiczki, i samczyki, i różnych roczników i między innymi on jest też latający, ale już one idą wszystkie, to już nie ma znaczenia właśnie z czego jest, bo ja i tak mam braci ich zabezpieczenie, także tutaj jakby się komuś coś udało fajnego uchować, to myślę, że jak się coś trafi dobrego, będą to gołębie szybkie na poszczególnych gołębniku, czy to u dobrego hodowcy, czy dochodzącego hodowcy, który dopiero dochodzi do gołębi, to te gołębie mają szansę po prostu wnieść coś naprawdę szybkiego, bo one jak potrafią osiadać systematycznie i dokładnie szpice oddziału, także zapraszam.